Po krótkiej przerwie, kochani, Wielki Bóg powraca do opowiadania o książkach, oczywiście. Już dzisiaj bardzo intymna, pełna wściekłości, przepełniona kobiecością, opowieść, która kontynuuje myśli rozpoczęte przez lata Ani Erno, czy trylogię kopenhaską Tove Ditlevsen. Nadszedł czas na chronologię wody. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, nieco leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Życiem nie kieruje żaden porządek. Między wydarzeniami nie ma związków przyczynowo-skutkowych, tak jakbyśmy sobie życzyli. Wszystko składa się z sekwencji fragmentów, powtórzeń i wzorów. To łączy język i wodę. Ta opowieść rozpoczyna się od niewyobrażalnej tragedii. Od rozpaczy i od milczenia. Dalej płynie, by snuć opowieść o kobiecie, o doświadczeniach kobiecości, o przeszłości, o rodzinach, które wcale nie są rodzinami. To czasami jest szept, ale przede wszystkim wściekłość. To jest wrzask zaklęty między słowami. Przed Wami chronologia wody Lidii Juknawicz, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarne. Wszystkie rzeczy jednocześnie żywe i martwe w Twoich rękach. Lidia wprowadza nas w swoje życie bez strachu. To jest życie po wielkiej utracie. Lidia właśnie straciła dziecko, straciła córeczkę. Oczekiwanie zamieniło się w żałobę. Nadzieja w stupor. Słowa są tutaj tym, co niesie ukojenie. Słowa też niosą samą Lidię, są jak jej ukochana woda. Niosą ją do czasów rozpaczliwego dzieciństwa, gniewnego czasu dorastania, a także pierwszych doświadczeń dorosłości. Towarzyszymy jej i w milczeniu, i w tym niekończącym się wrzasku. Z uporem idziemy naprzód, przeciw wszystkiemu, przeciwko wszystkim. Rzeczy pełne nadziei pojawiają się czasem w mrocznych miejscach. Ani Erno w latach dzieliła się z czytelnikiem pamięcią. Otwierała przed czytelnikiem cały wachlarz skojarzeń. Budziła do życia te zapomniane przedmioty. To tak naprawdę kolektywne wspomnienia, bardzo uniwersalne, po części należące do samej Ani Erno, a po części do wszystkich tych, którzy się w nich odnajdą. Tove Ditlevsen natomiast w trylogii kopenhaskiej pozwoliła się wziąć samej pod lupę. Pozwoliła podejrzeć jej dzieciństwo, młodość, zapomniany skrawek minionej rzeczywistości. A Lidia Juknawicz? Jej chronologia wody to najbardziej intymna relacja spośród wszystkich tych trzech wymienionych. Pełna wściekłości, pełna niezgody, taka wiwisekcja niezaleczonych traum, niezaleczonej przeszłości. Przewijają się symbole, wracają jak fala za falą. Mamy tu wodę, mamy ciało, mamy krew. Życie w śmierci i śmierć w życiu. Jej historia jest historią kobiecości unicestwianej, obnażanej, gniecionej i budowanej wciąż od nowa. Chcę należeć do czegoś więcej niż do rodziny. Tak pisze właśnie Lidia, a my z każdą kolejną stroną lepiej rozumiemy jej ból. Coraz intensywniej odbieramy jej cierpienie. Również spoglądamy na jej taką uniezależniającą wręcz autodestrukcję. Lidia nienawidzi wszelkich instytucji, przede wszystkim instytucji rodziny. Ale czy można się jej w ogóle dziwić? Rodzina z jej doświadczenia to dysfunkcja. To przemoc, to molestowanie przez ojca, to alkohol i próby samobójcze matki, to brak miłości, to strach przed wrzaskiem, to strach przed wygrażaniem pięścią, to są zasikane majtki, to jest wściekłość i gniew. Niepokorna natura rodzi się w dziewczynce, jaką była Lidia, powoli. Kiełkuje z czasem, by w pewnego dnia wybuchnąć z intensywnością komety. Są tutaj uzależnienia, są odwyki, taniec i jedno po drugim niezmienne. I niekończące się powroty, aż do tej chwili przełomu. Pomyślicie sobie pewnie, ale to są klisze. No, niekoniecznie. Słuchajcie, Juknawicz roznosi nas językowo. Ona po mistrzowsku obraca słowa, wprowadza swoją frazą w drżenie. Kaja Gucio, która przełożyła chronologię wody, idealnie to oddała. W chronologii wody natomiast Lidia szuka miłości. Szuka miłości, ale też od niej ucieka. Kocha mężczyzn, kocha też kobiety. Kocha chłopców i kocha dziewczęta. Szuka zrozumienia, szuka jakiegokolwiek pocieszenia, ale kiedy tylko napotyka je na drodze,
od razu je unicestwia. Uważa, że nie zasługuje na to, nie zasługuje na dobro. Obnaża w końcu jej rany, rozciąga blizny, a także dotyka tego czegoś miękkiego, co skrywa się pod skorupą, pod takim pancerzem tej pozornej siły. Jej opowieść natomiast prowadzi w ogóle ta rozpacz utraty. Utraty potwornej i niezrozumiałej. Słowa mają jednak moc oczyszczającą dla Lidii. Mają taką siłę i ognia, i mają moc wody, doprowadzają do tego tak potrzebnego katarzis. No i tak, kochani, w chronologii wody Lidia Juknawicz, słuchajcie, nie daje nam czasu na rozgrzewkę, nie uczy nas też tych pierwszych ruchów. Ona od razu wpycha nas pod wodę swojego bólu. Ona obmywa nas rozpaczą, topi w tęsknocie. I w ogóle też nie zważa na konwenanse. Chronologia wody potrafi w czytelnika uderzyć znienacka i podejrzewam, że nikt tak naprawdę nie będzie gotowy na tę dawkę emocji, jaką ze sobą niesie. I tak, to kolejna po latach i po trylogii kopenhaskiej opowieść o doświadczeniach kobiecości. Jednak ta jest najbardziej intymna. Jest przepełniona surową cielesnością, absolutnie bezwstydna. A także dzika, słuchajcie, dzika w swoim umiłowaniu życia. Ponad wszystko. Fantastyczny kawał literatury pięknej, a jednocześnie rys autobiograficzny. Coś pięknego, kochani. Ciekawe, czy to nam zamknie właśnie tę trylogię kobiecości, czy wydawnictwo Czarne pójdzie jeszcze dalej. A my razem z wydawnictwem Czarnym zapraszamy Was na konkurs. Pytanie konkursowe, natomiast absolutna prościzna. Polećcie mi jedną z książek, którą czytaliście właśnie w ostatnim czasie, chociażby teraz, kiedy nie było przez moment wielkiego buka. Podrzucajcie swoje propozycje, swoje polecajki. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Słuchajcie, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem, a także potem w osobnym poście na społecznościach YouTube'a. Co więcej, słuchajcie, możecie też swoje odpowiedzi konkursowe wpisywać pod postem na blogu. One również biorą udział oczywiście w konkursie. Intensywna, przeszywająca, jak najbardziej druzgocząca miejscami, słuchajcie, chronologia wody zdecydowanie niesie ze sobą ten największy emocjonalny ładunek spośród wszystkich trzech tytułów. Lata Annie Ernaux były takie zdystansowane. Patrzyliśmy z daleka na minione wydarzenia, z takim spokojem, z doświadczeniem. Tove Ditlevsen natomiast wprowadziła nas w swój cichy świat dalekiej przeszłości. A Lidia Juknawicz wprowadza nas w tu i teraz. Bardzo intensywne emocje, no nieskończona ilość bólu, cierpienia, wrzask, krzyk. Tak, kochani, to jest bardzo emocjonalna historia, niezwykle przejmująca, oparta o prawdziwe wydarzenia, o prawdziwe doświadczenia pisarki, która również jest pływaczką, stąd właśnie tytuł Chronologia Wody i ten element wody jest tutaj bardzo, bardzo ważny, ale to chciałabym, żebyście właśnie odkryli sami, czytając tę książkę. Zapraszam Was serdecznie do czytania właśnie, zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa, pa! Wspominałam trylogię kopenhaską, wspominałam Lata Annie Ernaux. Zaglądajcie tutaj właśnie, żeby poznać Lata. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was również najserdeczniej. Rozgośćcie się i rozejrzyjcie to kanał o literaturze, o książkach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Możecie go subskrybować. Do zobaczenia!